Polecenie brzmi: jeśli równanie ma pierwiastki, wyznacz ich sumę i iloczyn. Musimy najpierw stwierdzić, czy nasze równanie posiada pierwiastki. Więc badamy deltę. Delta równa się b kwadrat minus 4ac. Podstawmy nasze dane. Za b wstawiamy minus 9. Za a wstawiamy 1. I za c wstawiamy minus 7. Obliczmy. Minus 9 do kwadratu to jest 81. Minus razy minus daje plus 28. Czyli delta wyszło nam 109. Ponieważ delta jest dodatnia, wnioskujemy, iż istnieją dwa różne pierwiastki tego równania. Stąd też możemy obliczyć sumę i iloczyn obu pierwiastków. Wykorzystamy tzw. wzory Wieta. Wzór na sumę pierwiastków wygląda następująco. X1 plus X2 równa się minus B przez A. Obliczmy więc sumę naszych pierwiastków. X1 plus X2 równa się. Za B wstawiamy minus 9. Za A wstawiamy 1. Więc wynosi 9. Drugi wzór Wieta wygląda następująco. X1 razy X2 równa się C przez A. Podstawmy więc dane z naszego zadania. Za C wstawiamy minus 7. Za A wstawiamy 1. I dostaniemy minus 7. Stąd dostajemy, że suma pierwiastków wynosi 9, a iloczyn dwóch pierwiastków wynosi minus 7.